tym filmiku zastanowimy się nad tym, jakie musi być przyspieszenie samolotu startującego z lotniskowca i przy okazji, jak długo trwa start. Oczywiście lotniskowiec, czyli taki statek, który transportuje samoloty i z którego przy okazji mogą one startować. Siłą rzeczy to nie może się ciągnąć kilometrami, tak jak pasy startowe na zwykłych lotniskach miewają po kilka kilometrów, no tutaj jest to oczywiście niemożliwe. Sprawdziłam, że taka typowa długość pasa startowego na lotniskowcu to jest 80 metrów. Z kolei prędkość startu samolotu, czyli taka prędkość, przy której jest on w stanie się oderwać od podłoża, to jest różnie, ale w przypadku tutaj konkretnego modelu wynosi ona 260 km na godzinę. I teraz się zastanowimy, jakie musi być przyspieszenie samolotu. O, tutaj widzimy, jest pas startowy i na tej długości samolot rozpędza się nie tylko siłą własnych silników, jest dodatkowo jeszcze katapultowany i tutaj na tym obszarze, na tej długości tych 80 metrów zwykle rozpędza się do tej prędkości. Zastanowimy się, jakie jest jego przyspieszenie i przy okazji, ile czasu taki start i przyspieszenie od zera do tej wymaganej prędkości, ile czasu on trwa. Dobrze, zacznijmy. Nasza prędkość początkowa to jest 0 km na godzinę czy metrów na sekundę. W każdym razie samolot początkowo spoczywa. A prędkość końcowa to jest właśnie tych 260 km na godzinę. Wektor oczywiście musi mieć i wartość, i kierunek. A kierunek zgodny z tym, jak samolot ma lecieć. Tutaj wzdłuż pasa startowego. Sobie to tak symbolicznie zaznaczmy. Kierunek jest znany i tutaj jeśli wartość wektora jest dodatnia, to kierunek jest wzdłuż pasa startowego jest zgodny z tym, jak samolot ma lecieć, no a gdyby wartość była ujemna, no to byłby przeciwny. Tak? I teraz tą prędkość końcową zamieńmy sobie na metry na sekundę, ponieważ tutaj długość mamy w metrach, no to już widzimy, już wyczuwamy, że jeśli prędkość będzie wyrażona w metrach na sekundę, to będzie nam znacznie łatwiej cokolwiek policzyć. Ile to będzie? No będzie to 260, tutaj mamy te kilometry na godzinę i mnożymy sobie to teraz po pierwsze, żeby wyeliminować godziny, mnożymy to sobie przez, tutaj mamy jedną godzinę, przez 3600 sekund. Możemy coś takiego pomnożyć, ponieważ jest to równe dokładnie 1, nikt nam nie zabroni pomnożyć naszego wyrażenia razy jedynkę. Tak, ale za to tutaj mamy w mianowniku godzinę, a tu mamy je w liczniku, więc już widzimy, że nam się one wyeliminują. I jeszcze chcemy wyeliminować kilometry, dlatego mnożymy sobie tutaj te kilometry, będą 1 kilometr będzie w mianowniku, a w liczniku mamy równowartość 1 kilometra, czyli 1000 metrów. Coś takiego to również jest jedynka i nikt tam nie może zabronić mnożenia przez jedynkę. Dobrze, ile to się równa? Zobaczmy po kolei. Godziny z godzinami nam się skrócą, kilometry z kilometrami, więc jednostki nam zostaną metry na sekundę, bardzo dobrze. Natomiast liczbowo no od razu możemy sobie tutaj też skrócić, tu dwa zera i tutaj. Tak dzielimy po prostu przez 100 licznik i mianownik, a pozostaje nam 260 razy, tutaj razy 10 przez 36. A jednostki to oczywiście metry na sekundę. Zobaczmy na kalkulatorze, ile to będzie. Tak, 260 razy 10 podzielić przez 36. 72,2 w okresie. Zaokrąglimy to sobie tutaj, tak jak mamy dwie cyfry znaczące tych danych, to możemy sobie przy dwóch cyfrach znaczących pozostać. To jest w zaokrągleniu 72 metry na sekundę. I teraz tak, mamy już prędkość wyrażoną w metrach na sekundę. I teraz pytamy, jakie musi być przyspieszenie. Oczywiście zakładamy, że na całej długości, przez cały czas startu jest ono stałe. Jakie musi być to przyspieszenie, żeby na długości tutaj tych 80 metrów samolot rozpędził się od zera do tych 72 metrów na sekundę. Otóż pamiętamy, że tak, przemieszczenie to jest w dowolnym ruchu prędkość średnia razy czas trwania ruchu. No i teraz tak, jeśli przyspieszenie jest stałe, to jak mam nadzieję pamiętasz, ta prędkość średnia to będzie po prostu prędkość końcowa plus prędkość początkowa podzielone przez 2, średnia arytmetyczna prędkości końcowej i początkowej. Z kolei czas, to ile to będzie? No, przypomnij sobie, że przyspieszenie, tutaj wektorowo, razy upływ czasu to jest zmiana prędkości w przypadku, gdy przyspieszenie jest stałe. Tak, czyli to jest prędkość
końcowa minus prędkość początkowa. Jeśli jesteśmy w jednym wymiarze, jeśli te wektory mają ten sam kierunek, to tą notację wektorową możemy, no tutaj nie chcę pisać, nie chcę dzielić wektorów przez wektory, no bo to jest trochę tak nie w porządku, tak się nie robi. Ale jeśli te wektory mają ten sam kierunek, to możemy normalnie jak na liczbach operować na ich wartościach i wówczas upływ czasu to jest wartość zmiany prędkości przez wartość przyspieszenia. Tak, wobec tego tutaj możemy sobie zapisać właśnie w ten sposób. No tutaj to tak wygląda, prawda? Tutaj mamy wektor, tutaj mamy wektor, tutaj mamy wartość po prostu skalarną, więc może napiszmy sobie to troszeczkę inaczej. Mianowicie napiszmy sobie na wektorach, że przemieszczenie, przyspieszenie razy przemieszczenie, to co to będzie? To będzie przyspieszenie razy prędkość średnia pomnożona przez upływ czasu. No to się równa, jeśli tutaj ten upływ czasu przeniesiemy jakby mnożenie przez nią tutaj, bo to jest tylko liczba, to możemy gdziekolwiek, możemy w dowolnym miejscu ją domnożyć, to mamy tak, przyspieszenie razy to ile czasu upłynęło i ten wektor mnożymy razy prędkość średnią. A to już możemy ładnie wyrazić, to jest ta różnica prędkości, końcowa prędkość minus początkowa, a prędkość średnia to jest, tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, średnia arytmetyczna prędkości końcowej i początkowej, czyli inaczej możemy jeszcze tą dwójkę przenieść tutaj, czyli mamy 2 razy przyspieszenie pomnożone razy przemieszczenie i to się równa prędkość końcowa minus prędkość początkowa razy prędkość końcowa plus prędkość początkowa. I teraz jak to wymnożymy? Mam nadzieję pamiętasz wzór skróconego mnożenia, że a minus b razy a plus b to się równa a kwadrat minus b kwadrat. Nasz wzór to będzie 2 razy przyspieszenie razy przemieszczenie pomnożone dwa wektory przez siebie. Iloczyn skalarny tych dwóch wektorów to będzie po prostu prędkość końcowa do kwadratu minus prędkość początkowa do kwadratu. O, i teraz jak mamy wszystko w jednym wymiarze, możemy wszystko na wartościach wektorów pisać, no to dostajemy tak, 2 razy przyspieszenie razy długość pasa startowego, czyli razy 80 metrów, to się równa prędkość końcowa do kwadratu, czyli 72 metry na sekundę do kwadratu, minus prędkość początkowa do kwadratu, ale ona wynosi 0, więc to nic nie wnosi. Czyli ostatecznie przyspieszenie to jest 72 metry na sekundę i to do kwadratu, podzielone przez 2 razy 80 metrów, czyli 160 metrów. A to się równa 72 do kwadratu przez 160, a jednostki metry do kwadratu przez sekundy do kwadratu razy jeszcze 1 przez metr. Tutaj co się stanie? Metry z metrami się skrócą i wyjdzie nam w jednostkach metry na sekundę kwadrat, tak jak powinno wyjść przyspieszenie. Jeszcze zobaczmy sobie, ile to będzie. Weźmy nasz kalkulator. Aha, na kalkulatorze mamy tutaj tą wartość taką dokładną, niezaokrągloną. 72,2 w okresie, wykorzystajmy ją. Podniesiemy to do kwadratu, podzielimy przez 160. To wychodzi 32,6, czyli jeśli trzymamy się tych dwóch cyfr znaczących, to przy zaokrągleniu nam wychodzi 33 metry na sekundę kwadrat. Teraz zastanówmy się, czy to jest dużo, czy to jest mało i jak się czuje nasz pilot. Narysujmy sobie pilota. Dobrze, i teraz samolot przyspiesza. Pilot jest, to przyspieszenie całego samolotu jest powiedzmy w tym kierunku, to w takim razie w kierunku przeciwnym samolot, pilot czuje, że go wgniata w siedzenie. Z jak wielką siłą go wgniata siedzenie? Otóż, jak mam nadzieję pamiętasz, przyspieszenie ziemskie to jest około 10 metrów na sekundę kwadrat. Z kolei tutaj to przyspieszenie, które nam wyszło, to jest więcej niż 3 razy przyspieszenie ziemskie. Wobec tego możemy sobie wyobrazić, że pilot nasz czuje się trochę tak, jakby leżał na ziemi i był 3 razy cięższy, tak? Odczuwa siłę 3 razy mg, tak, taki ciężar swój odczuwa. No i na pewno jest to jakiś chwilowy dyskomfort, ale pewnie nie trwa zbyt długo. Policzmy przez ile czasu pilot przyspiesza w takich warunkach. No, otóż wiemy, że przyspieszenie razy upływ czasu to jest różnica prędkości końcowej, no tutaj wektory, prędkość końcowa minus prędkość początkowa.
A na wartościach, jak sobie napiszemy już liczbowych, no to mamy tak: 33 metry na sekundę kwadrat razy ten czas, który nas interesuje, to jest ile? 72 metry na sekundę minus prędkość początkowa, która wynosi 0. A wobec tego sobie tutaj przedzielimy i tu będziemy pisać dalej. Czas trwania go startu od momentu, kiedy prędkość wynosiła 0 do momentu, kiedy wynosiła tyle, ile trzeba, żeby wystartować. Ile to będzie? 72 metry na sekundę podzielone przez 33 metry na sekundę kwadrat. Tak, tutaj jednostki metry z metrami się skrócą, sekundy z jednymi sekundami również. Tutaj dzielimy przez 1 przez sekundy, czyli wyjdzie nam w sekundach. A ile wyjdzie, zaraz zobaczymy na kalkulatorze. Policzmy sobie już te zaokrąglone wartości. Będziemy mieć mniej więcej ile czasu to trwa. 72 podzielone przez 33. Wychodzi nam 2,18, 2,2 sekundy. Tak, to jest nasz wynik. Podobnie tutaj przyspieszenie. A oprócz tego uzyskaliśmy jeszcze taki ładny, ciekawy wzór.